Dzień dobry, nazywam się Justyna Smoleń-Estarowiejska. Bardzo mi przyjemnie z Państwem się dzisiaj spotkać. Jesteśmy w Wawerskim Centrum Kultury. Tutaj stowarzyszenie z siedzibą w Warszawie zorganizowało wystawę pod tytułem Dobro. Do tej wystawy zostali zaproszeni artyści z Ukrainy. I ta wystawa stała się też pretekstem do tego, żebyśmy nagrali rozmowę z psychologami, z psycholożkami, filozofkami i filozofami właśnie na temat dobra. Czy dobro jest wartością, czy dobro jest działaniem? Czy dobro jest czymś obiektywnym, czy może subiektywnym? Dlaczego czynimy dobro i dlaczego zachowujemy postawy, które, czy chcemy sprawować takie, czy chcemy w taki sposób się zachowywać, żeby rzeczywiście być postrzeganym również dla nas samych jako osoby dobre? Dzisiaj do pierwszej rozmowy na te tematy zaprosiłam psycholożkę Justynę Dąbrowską. Bardzo mi miło Ciebie za gościa mieć dzisiaj. Dziękuję bardzo. I z Justyną Dąbrowską porozmawiamy na temat tego, dlaczego pomagamy, dlaczego czynimy dobro, bo dzisiaj ta perspektywa pomagania, czynienia dobra jest nam szczególnie chyba bliska w sytuacji, kiedy od paru miesięcy mierzymy się z wojną w Ukrainie i kiedy już od razu na początku wojny w lutym postanowiliśmy, czy podjęliśmy takie działania właśnie wspomagające naszych sąsiadów. Praktycznie pewnie każdy z nas poczuł tę chęć pomagania i wiele z nas czynnie się zaangażowało. Dzisiaj minęło parę miesięcy i być może podchodzimy do tego już nie z tak wielkim zaangażowaniem, czy z taką siłą, jaką mieliśmy na początku, ale na pewno chcemy to dalej czynić i też zastanawiamy się nad pobudkami, które nami w tym kierują. Stąd no, pierwsze pytanie będzie pytaniem, które jest właściwie pytaniem postawionym w tytule tego naszego panelu czy rozmowy, bo trudno nazwać może to panelem. Mieliśmy mieć jeszcze ze sobą tutaj kolegę filozofa, niestety nie może dzisiaj z nami uczestniczyć w tej rozmowie, ale w tej rozmowie pierwsze pytanie, takie właśnie jak w tytule. Dlaczego pomagamy? Co psycholog może powiedzieć na temat tych pobudek czy czynników, które wzbudzają właśnie w nas tę chęć działania takiego wspomagającego? Bardzo Ci dziękuję za zaproszenie, bo bardzo to ciekawy temat i muszę powiedzieć, że sama się nad tym zastanawiam od pierwszego dnia wojny. Co nami powoduje, bo rzeczywiście ta reakcja na wybuch wojny jest w Polsce jednak dość wyjątkowa i niespotykana nigdzie indziej. Trzeba powiedzieć, tak, że nie mamy obozów dla uchodźców. I samo mnie to frapuje i zastanawia, szukam odpowiedzi na pytanie, co jest pod spodem. Ponieważ ja pracuję jako psychoterapeutka, to staram się zaglądać pod podszewkę. Czyli odpowiadać sobie na pytanie nie tylko co robimy, ale dlaczego i jakie są nieświadome różne motywy, które nam przyświecają. I myślę, że tutaj możemy poszukać kilku odpowiedzi. Pierwsza, która mi przyszła do głowy, to jest taka, że prawdopodobnie w grę wchodzi nasza historia i traumy transgeneracyjne. Jako narodu, tak? Jako społeczności, jako społeczeństwa. Tak, jako społeczeństwa, że myśmy się tutaj naprawdę bardzo, myśmy, mówię w szerokim tego słowa znaczeniu, nie tylko ty i ja, ale przede wszystkim nasi rodzice i dziadkowie i pradziadkowie, myśmy się tu strasznie nacierpieli z różnych powodów i nasi przodkowie byli świadkami strasznych, naprawdę strasznych rzeczy. Byli świadkami, doświadczali, tu się odbyła zagłada, tutaj odbyło się, wiele milionów ludzi zostało wysiedlonych, tak, wygnanych, zamordowanych. I myślę, że to jest coś takiego, co płynie w naszych żyłach, na co jest zresztą wiele badań, które mówią o przekazie transgeneracyjnym i o tym, że to jest wciąż żywe. I jakaś część tego cierpienia to było cierpienie zaznane z rąk rosyjskich. I my jakąś mamy sprawę z Rosjanami, która myślę, że nie jest, użyję tutaj słowa terapeutycznego, przepracowana. W takim znaczeniu, że myśmy nie usłyszeli od Rosjan nigdy przepraszam. Myśmy jako społeczność, jako naród, jako społeczeństwo. I że to nie zostało w żaden sposób, nie było żadnej próby zadośćuczynienia.
a pamięć tych zdarzeń jest wciąż, jak mówię, żywa. Więc sądzę, że to jest jeden z motywów, że my mamy z Ukraińcami wspólnego wroga wciąż. Mhm. I mamy właśnie niezałatwione różne sprawy. I ta chęć ruszenia na pomoc to była taka chęć i ona nadal jest w jakiejś wspólnej sprawie. Mhm. I myślę, że tu motywem jest no właśnie to posiadanie tego wspólnego wroga, choć może to nie do końca jest takie uświadomione. W każdym razie nie było na początku, bo myślę, że warto, żebyśmy powiedziały, że przecież to, ten ruch pomocowy, on nie był przez nikogo zorganizowany. To nie było tak, że ktoś dał jakieś hasło, prawda? Te drzwi naszych domów po prostu się otworzyły. No tak, mamy przede wszystkim te oddolne, czy takie nasze bezpośrednie. To była absolutnie oddolna akcja. Polska stała się jednym wielkim NGO-sem, a struktury państwowe co najwyżej próbowały jakoś za tym nadążyć lub jakoś to wspomóc. Ale tak naprawdę to się wszystko opierało i nadal opiera na energii dobrych serc tak zwanych zwyczajnych ludzi, prawda? Więc te drzwi do naszych domów po prostu zostały otwarte na mocy spontanicznej decyzji i myślę, że wielu z nas tak do końca nie zdawało sobie sprawy z tego, jaką odpowiedzialność bierze na swoje barki. W związku z tym dość szybko środowisko psychoterapeutyczne zaczęło opracowywać takie mikropodręczniki, jak być z tymi Ukraińcami pod jednym dachem, jak ustawiać pewne granice, jak się komunikować, no bo to była taka decyzja, która płynęła bardziej z serca, z impulsu, właśnie z chęci pomocy, niż głęboko przemyślana. I to jest jeden motyw. Drugi, myślę, jest taki, że miło jest się czuć dobrym człowiekiem. I to jest a propos naszego tematu, prawda? To jest przyjemne móc zrobić coś dobrego i być w takiej pozycji podmiotowej. To jest, trochę nawiązuje tutaj do tego, o czym profesor Andrzej Leder pisze w Prześnianej rewolucji, czyli do takiego jakiegoś rysu w naszej historii, że myśmy jako Polacy mieli mało sytuacji, w których byliśmy podmiotami. Mm-hmm. Czyli, że w naszych rękach było jakieś działanie. Raczej różne rzeczy spadały na nas z zewnątrz, czy przychodziły i te dobre, i te niedobre, a mało zależało od nas. A tutaj jest tak, że nareszcie my możemy naprawdę wziąć te sprawy w swoje ręce i pokazać właśnie komuś, że my możemy kogoś czymś obdarować, czy że coś od nas zależy. Oczywiście pozostaje otwartym pytanie, dlaczego ten ruch pomocowy z takim impetem ruszył w stronę Ukraińców, a na granicy polsko-białoruskiej takiej odpowiedzi nie było i że to też jest jakieś istotne pytanie, czemu tam tej podmiotowości właśnie jakoś nie było widać, prawda? Wobec ludzi, którzy przekraczali granicę z Białorusią. Tam ta pomoc owszem jest wciąż bardzo kosztowna emocjonalnie, fizycznie. Ludzie Podlasia wciąż się angażują, ale no, zaangażowanie jest o wiele mniejsze. Ale no, mimo wszystko myślę, że ten element bycia właśnie podmiotem i bycia dobrym człowiekiem, że to jest coś, co miało istotne znaczenie i ma nadal. Trzecia odpowiedź, która mi przychodzi do głowy, dotyczy polaryzacji w polskim społeczeństwie, o której bardzo dużo mówimy od dawna i która się na naszych oczach pogłębiała przez ostatnie lata. Myślę, że ta polaryzacja była też bardzo wspierana przez obecną ekipę rządzącą. A tutaj się wydarzyło coś takiego, że nareszcie mogliśmy się też poczuć wspólnotą. Razem, wspólnotą. I ja myślę, że w wielu z nas była ogromna tęsknota za tym, żeby przestać właśnie uczestniczyć w tej grze polaryzacyjnej, żeby ja pracowałam jako wolontariuszka na Dworcu Zachodnim od mniej więcej trzeciego dnia wojny. To był taki mój sposób na radzenie sobie z bezradnością własną i lękiem. I widziałam tam, to było zresztą wspaniałe, bo no właśnie dawało jakieś takie poczucie wpływu maleńkiego, mikroskopijnego, ale jednak na to, co się działo. Ale wspaniałe było też to, że było tam naprawdę widać ludzi z bardzo różnych miejsc światopoglądowych, którzy razem w końcu mogli coś robić.
nie zważając na to, kto na kogo głosował, prawda, czy kto, z kim sympatyzuje. I myślę, że jesteśmy bardzo stęsknieni za tym, żeby właśnie uczestniczyć w jakiejś wspólnocie, mieć poczucie przynależności jednak do jakiejś większej grupy. I ja też tak rozumiem te, no właśnie te działania, to co nazwałaś działaniami oddolnymi, że ludzie się skrzykiwali, nie patrząc, czy ktoś właśnie jest z prawicy, czy z lewicy, czy ze środka, i na kogo głosował, tylko że no, mogliśmy w końcu robić coś razem. Tutaj dużo powiedziałaś, tak nawet z przyjemnością ciebie wysłuchałam i z zaciekawieniem, chociaż muszę się przyznać, że parę razy chciałam przerwać, dlatego żeby nie zgubić wszystkich wątków, które poruszyłaś. Mam nadzieję, że uda mi się je wydobyć, bo powiedziałaś najpierw, że chęć pomagania no, związana jest, przynajmniej tutaj w tym naszym konkretnym przypadku, ale pewnie nie tylko, związana jest z tym, że utożsamiamy się z osobą, czy osobami, czy z grupami osób, które, którymi chcemy pomagać, czy pomagamy no, tak jak umiemy, prawda, w danej chwili. Więc ta potrzeba tożsamości i też przepracowania tego, co w nas może nieprzepracowane. Dwa, ta potrzeba właśnie wspólnotowości i tej podmiotowości, sprawczości, więc można by powiedzieć, że nie odejmując tutaj znaczenia oczywiście tej pomocy, że bardzo dużo zyskujemy pomagając, nawet nieświadomie, prawda? Podejmując, znaczy podejmując działania pomocowe świadomie, ale nieświadomie może załatwiając sobie, brzydko mówiąc, przy okazji pewne sprawy, które w nas potrzebują tego załatwienia, prawda? Bo na przykład właśnie nagle jesteśmy osobami, które coś mogą zrobić. Tak, to, i to ma ogromne znaczenie. Myślę, że każdy z nas ma taką potrzebę właśnie posiadania wpływu, choćby małego, ale jednak poczucia sprawczości, czy jakiegoś no właśnie panowania nad jakimś przynajmniej małym fragmentem rzeczywistości i też nadawania sensu, bo jeszcze o tym nie powiedziałam, że pomaganie też jest takim aktem właśnie nadawania jednak znaczenia. Wojna jest czymś, co rozbija wszystkie znaczenia, prawda, co pozbawia nas kontroli. To jest tego rodzaju trauma, która... To nawet co powiedziałaś o tej rozpaczy, czy takiej bezradności, prawda? Że sama podjęłaś działania wolontariackie, żeby sobie poradzić z tą rozpaczą czy bezradnością. Bo... To, która jest absolutnie tutaj adekwatną odpowiedzią, prawda, na wojnę. Natomiast to nie jest tak, że jest sama rozpacz, czy sama bezradność, ale w niej można w sytuacji, w której się pojawia rozpacz i bezradność, w sytuacji no, traumy masowej, można znajdywać właśnie takie jakieś punkty, gdzie coś można zrobić i nadać znaczenie. Na przykład, no oczywiście nie zatrzymamy ani ty, ani ja Putina, ale to, że ktoś, kto z jedną torebką wyjechał z Charkowa i przyjechał do Polski pierwszym autobusem, jadąc 55 godzin, to, że ten ktoś ma, może gdzieś przenocować i że usłyszał jesteś teraz bezpieczna i ja się tobą zajmę, to jest maleńka rzecz, prawda? Ale dla tej osoby to jest rzecz ogromna, ale także dla tej, która pomaga. To jest właśnie to znaczenie, że ten dzień nie minął bez sensu, prawda? Ten dzień nie został spędzony tylko przed ekranem, gdzie obserwujemy, co się dzieje, jak ta pożoga postępuje, prawda? Więc ja myślę, że też nadawanie znaczeń ma ogromne znaczenie, że my pomagając jakoś no, walczymy o poczucie sensu. No właśnie, poczucie sensu, wartości naszego życia, prawda, czy naszych działań, bo można podejmować różne działania, ale one nie będą usensowniały tej naszej codzienności, czy naszego po prostu bytu takiego w świecie, który no, na co dzień, prawda, nie możemy się oszukiwać, nie jest za przyjaznym światem dla człowieka, ale i zwierząt i całej przyrody właściwie. No i też nie ma takiego nadanego z góry sensu, prawda, tylko raczej my ten sens musimy dzień od dnia, z chwili na chwilę wprowadzać, tak, konstruować, jakoś go właśnie nadawać. Tutaj powstaje dla mnie ciekawe pytanie, czy w związku z tym pomaganie, o którym teraz mówimy,
taki sposób dosyć, znaczy oczywisty, no czujemy to właśnie, że to nam daje poczucie podmiotowości czy sensowności, dowartościowuje nasze działania i nasze życie, ale czy zawsze pomaganie jest dobre? Bo wczoraj sięgnęłam do takiej książki, którą nasz wspólny znajomy Andrzej Dominiczak, z którym później będę rozmawiać, akurat mi polecił. Nie znałam tej książki, przyznam, chociaż ona już jest parę lat na rynku. Paula Bluma, psychologa, taka książka, która jest zatytułowana Przeciw empatii. I tam jest bardzo ciekawe u niego wskazanie na to, że nie zawsze ta empatia, czyli zwłaszcza emocjonalna empatia, czyli takie poczucie, że współodczuwamy z drugim człowiekiem i dlatego mamy taki odruch serca, można by powiedzieć, prawda, do pomagania. Ale nie zawsze ta pomoc, czy to działanie związane z tą empatią, czy współodczuwaniem jest adekwatne, czy takie właściwe dla tej drugiej osoby, albo nawet jeżeli jest w danym momencie, to konsekwencje tego, to już ode mnie taki dodatek, bo nie wiem, co na ten temat pan Blum miał dalej do powiedzenia, ale tak mi się wydaje, że konsekwencje mogą czasami być nieoczekiwane i niepożądane. No to bardzo ważne pytanie, które zadałaś. Myślę, że warto sobie je zadawać niemalże każdego dnia. Właśnie o to, jak pomagamy, w jaki sposób pomagamy. I wiemy obie, że nie ma czystego altruizmu i nikt z nas nie postępuje absolutnie bezinteresownie. No właśnie, mamy jakieś korzyści, co już, tylko, prawda? Tak, oczywiście, że mamy korzyści, ale to nie odejmuje temu dobru wartości czy znaczenia. Natomiast myślę, że rzeczywiście jest istotna taka refleksja, kiedy pomagamy, dla kogo to robimy i czy ten ktoś rzeczywiście to przyjmuje jako pomoc. Dlatego to jest ważne, żeby to się odbywało w dialogu. Ja myślę, że dobro jest relacyjne i pomaganie jest relacyjne, czyli że to nie może być tak, że ja wiem lepiej, jak ja mam ci pomóc i co dla ciebie jest dobre. I w tej sytuacji z uchodźcami, bieżeńcami z Ukrainy, to bardzo dobrze widać, że naprawdę to pytanie, co mogę zrobić dla ciebie, bywa pytaniem kluczowym i zasadniczym, bo ktoś będzie chciał, żeby go przytulić i na chwilę zostawić w spokoju, a ktoś inny będzie mu bardzo zależało na tym, żeby jak najszybciej własną sprawczość odzyskać i będzie chciał coś zrobić i powie, ja bym chciała już być też wolontariuszką, bo mnie nosi, bo ja muszę coś zrobić dla innych, bo mi to wtedy daje jakieś poczucie sensu. Przypomina mi się teraz, jak rozmawiamy, taka moja rozmowa sprzed wielu lat z Janiną Ochojską, z którą rozmawiałam o pomaganiu i o jej doświadczeniach z Sarajewa. Ona mi wtedy powiedziała, wiesz, pamiętam, jak kiedyś przywieźliśmy jakiś transport pomocowy do magazynów pod Sarajewem. Ja tam weszłam i zobaczyłam, że tam stoi po prostu parę tirów wypełnionych krawatami i popielniczkami. To takie bardzo symboliczne. Ktoś chciał, prawda, zrobić komuś dobrze i przysłał transport krawatów. To, co miał po prostu, tak. Tak. I wtedy myślę sobie, czy jak była powódź, prawda, we Wrocławiu, i to, jak ludzie na to reagowali właśnie i co, jakie dary przekazywali, że tu jest bardzo istotne, żebyśmy cały czas widzieli, że po drugiej stronie jest człowiek i że dla niego co innego może być pomocą niż to, co my sobie wyobrażamy. Czyli, że to jest istotne, żeby to było właśnie w dialogu, relacyjne, żebym ja ciebie pytała, jak ja ci mogę pomóc, co ja dla ciebie mogę zrobić, żebym nie zakładała z góry, że ja wiem lepiej. A czy z perspektywy psychologa zauważasz, że często zdarza się tak, że no właśnie nie pada to pytanie, albo ono jest niewłaściwe, czy jakoś niejasno może zadane, że tego dialogu i tej relacyjności brakuje. Czy chodzi mi o to, czy po prostu często, czy w ogóle jest tak, a może właśnie nawet często, że nam się wydaje, co możemy zrobić w danej sytuacji, i nawet nam się wydaje, że jesteśmy no dobrzy, prawda? Bo i że trochę wiemy lepiej, co tej drugiej osobie czy grupom osób jest potrzebne w danej chwili. Czy potrafimy po prostu ten dialog zachować?
w takiej większości, bo pewnie są pojedyncze osoby, które doskonale są tego świadome i potrafią to zrobić, ale ja mam takie wrażenie, może mylne to, dlatego się ciebie pytam, że jednak często gdzieś zapędzamy się troszeczkę i dopiero może po jakimś czasie się orientujemy, że właśnie postępowaliśmy według własnych wskazówek jakichś wewnętrznych, prawda, a nie podług rzeczywiście dobra tej drugiej osoby. Tak. Ja nie umiem powiedzieć, jak często i myślę, że to jest pytanie bardziej do, nie wiem, psychologa społecznego czy do socjolożki. Natomiast myślę, że to, o czym mówisz, to mówisz, mówiąc moim językiem, o projekcji, czyli o takiej... Tak. A wszyscy używamy projekcji jako mechanizmu obronnego, tylko pewnie w różnym stopniu i w różnych momentach różnie. Czyli takiego mechanizmu, kiedy ja nie widzę ciebie jako osoby odrębnej ode mnie i takiej, która może myśleć zupełnie inaczej niż ja, prawda, mieć inne przekonania, tylko trochę patrzę jak w lustro i myślę sobie, no ty masz tak samo jak ja. I to jest częste w ogóle w naszym życiu, że przypisujemy drugiemu no właśnie własne uczucia, własne przekonania, uważamy, że ma takie same wartości, zakładamy to jakby z góry. I to jest pewna umiejętność, to się nazywa psychoterapii mentalizacją, czyli to jest pewna umiejętność, którą nabywamy w miarę naszego rozwoju, ta umiejętność do zobaczenia, że ktoś ma inny umysł niż ja i też takiej umiejętności, no właśnie nie empatycznego wczuwania się, czyli nasiąkania tymi uczuciami, tylko bardziej poznawania, czytania cudzego umysłu, że no na przykład jakbyś ty teraz zaczęła tutaj poprawiać się na kanapie, to ja bym mogła pomyśleć, no tak, no mówię nudne rzeczy. Przenudzam. Prawda? I to ile będzie projekcja. Ale jak się zacznę wiercić, to nie z tego powodu. No właśnie, a jeżeli będę starała się mentalizować, to sobie pomyślę, no jest tutaj gorąco, prawda, może ci już być niewygodnie, prawda? Czyli, że taka zdolność do rozumienia, że ludzie mają inaczej niż my i umiejętność czytania tego, co z kim, prawda, się dzieje. To jest umiejętność rozwojowa i myślę, że taka no, wartościowa, żeby odłożyć, żeby właśnie odłożyć swoje. A można się tego nauczyć? Można się tego nauczyć, tak. Można się tego nauczyć. My się tego zwykle uczymy w dzieciństwie dzięki różnym ważnym osobom w naszym życiu, dzięki rodzicom i innym ważnym dorosłym, którzy właśnie starają się jakoś czytać umysł dziecka, prawda? A widzę, że chciałeś inaczej, żeby było. A nie przypisują dziecku to, co na przykład może sami dziećmi, mają, tak, prawda? Jest może co, co tak się złościsz, mówi ojciec do syna, chociaż tak naprawdę sam jest zły i zirytowany, a syn jest zmęczony, bo jest upał i z chęcią by się napił szklankę wody, prawda? Z dziećmi może jest czasami łatwiej, bo jesteśmy bardziej uważni, prawda? Mamy, że od momentu, kiedy ten człowiek się pojawi na świecie, jesteśmy przy nim każdego dnia, mówię o rodzicach wobec dzieci, ale też o nauczycielach, prawda, w szkole, którzy są codziennie i łatwiej jest może zaobserwować te rzeczywiste procesy, prawda, że to właśnie chciałabym, jest zmęczenie, tak, a nie złość. Chciałabym, żeby tak było. Ja może... myślę, że to by nam bardzo poprawiło jakość naszego życia wspólnego. Bo ja z kolei chciałam powiedzieć, że może dobrze by było, gdybyśmy potrafili tak na tyle uważnie, jak spoglądamy, czy staramy się spojrzeć na nasze dzieci, spojrzeć właśnie na drugie osoby w naszym życiu. Oczywiście osoby dorosłe często chowają też swoje potrzeby czasami i emocje, więc może trudniej niż u dziecka odczytać, ale prawda? Ale zawsze można zapytać. Ale można właśnie zapytać, więc może za mało pytamy, czy właśnie myślę, za mało rozmawiamy. Myślę, że za mało pytamy, że za dużo przypisujemy, wiemy z góry, no tak właśnie jakbyśmy mieli jakąś taką dostęp do cudzego umysłu, jakąś taką zdolność no właśnie przenikania do myślania się. Myślę, że warto pytać i sprawdzać, jeżeli komuś chcemy pomóc, to pytanie, co mogę dla ciebie zrobić, zamiast tego na przykład przybiegania, prawda, z gotową zupą do kogoś, bo ktoś może właśnie nie chcieć żadnej zupy, tylko chcieć wyjść z domu i zostawić małe dzieci pod czyjąś opieką, prawda, nie chce żadnej zupy.
Więc no myślę, że to bardzo ważne, to o czym mówisz, żeby się hamować w takim wiedzeniu lepiej, które bywa też odczytywane czasem jako forma agresji czy narzucania, prawda, swojego sposobu patrzenia, swojego punktu widzenia. Wracając do Ukrainy i Ukraińców, to na przykład zauważyłam, że bo ja dużo konsultowałam ludzi, którzy jako psychoterapeutka konsultowałam pro bono ludzi, którzy właśnie byli gospodarzami i przyjmowali do siebie do domu na początku wojny gości z Ukrainy. Konsultowałam i rozmawiałyśmy na przykład o czymś takim, czy ja mogę powiedzieć, że ja bym chciała tam, nie wiem, żeby ona mi pomogła w domu, bo ja się boję, żeby ona nie pomyślała, że no tak, no przyjęłam ją pod swój dach, a teraz czegoś wykorzystuję. Mówię, zapytaj. Znaczy, proszę zapytać. Ona sama mi mówi, że ona by chciała ugotować te pierogi. No przecież ja nie mogę wykorzystywać mojego gościa. No ale może to ugotowanie tych pierogów albo umycie tych szyb będzie dla tej osoby właśnie, będzie ją upodmiotawiać i będzie dawało jej taką drogę do wyrażenia wdzięczności. Też poczucie tego, że rzeczywiście jest w jakiejś wspólnocie, rodzinie, w domu, prawda? Bo jest blisko. Nie jesteśmy w partnerskiej relacji, no bo nosimy rzeczy, prawda? Wojna jest tam, a nie tutaj. Ale że to jednak jakoś wypłaszcza, prawda, tą ukośność tej relacji. No tak, bo nie jestem jakaś bezosobowa w schronisku, powiedzmy, gdzie jest tysiąc innych osób. Tylko prawda? Mogę dla ciebie to zrobić, że mogę ci umyć okna i mieć takie, po pierwsze mieć zajęcie, oderwać myśli, ale jeszcze właśnie coś dla ciebie zrobić, bo ty tyle dla mnie robisz. Więc myślę, że tutaj dialog jest no, jakoś niezwykle ważny i bez dialogu się po prostu nie obędzie. To ciekawe, też oczywiście uważam, że dialog jest potrzebny nie tylko w tej sytuacji, tylko w ogóle między nami ludźmi, no bo żyjemy jednak właśnie we wspólnotach, prawda? Człowiek nie jest istotą, która potrafi żyć całkowicie w odosobnieniu. Może tylko nieliczne przypadki są eremitów, prawda, którzy dobrze się w tym czują, odnajdują się w tej samotności. Jednak jesteśmy istotami, które potrzebują wspólnoty, a ta wspólnota wymaga właśnie rozmowy, dialogowania. Ale tu chciałam zapytać jeszcze jedną rzecz, bo cieszę się, że wróciłaś właśnie do sytuacji związanej z naszym pomaganiem teraz od paru miesięcy naszym sąsiadom z Ukrainy. No właśnie, minęło już parę miesięcy i sytuacja trwa i nie widzimy na razie końca tej sytuacji. Wielu z nas jest zmęczonych i psychicznie, ale i fizycznie, bo też zmieniły nam się warunki życia, jeżeli przyjęliśmy do siebie na przykład rodzinę, prawda, z Ukrainy. Jak sobie radzić, chcąc nadal oczywiście pomagać i właśnie w tej rozmowie najlepiej, żeby znać swoje potrzeby, ale jak sobie radzić z takim wyczerpaniem po prostu. Ja uczestniczyłam w ostatnich tygodniach w paru takich sztabach kryzysowych. Akurat to były sztaby głównie złożone z psychologów, ale którzy współpracują na przykład z firmami prywatnymi. Bo też pracownicy firm przecież bardzo się zaangażowali i całe organizacje tutaj wspomagają, nie tylko indywidualne osoby. I coraz więcej mówi się o tym, że właśnie również my pomagający potrzebujemy tego psychologicznego wsparcia. Tak jak powiedziałaś przed chwilą, że masz, że konsultujesz, prawda, się z osobami, czy przychodzą do ciebie na konsultacje osoby, które przyjęły do siebie gości z Ukrainy. Więc jak sobie radzić z tą długotrwałą sytuacją, żeby no powiem, po prostu nie zwariować po prostu, prawda, a móc rzeczywiście być w tym pomaganiu właściwym. To znaczy, żeby to pomaganie nadal było pomaganiem, i nie było też sytuacją, która na nas wymusza jakąś konieczność, powiedziałabym, że przestaje być już tym odruchem serca, a staje się powinnością taką niewygodną trochę. To jest bardzo trudne pytanie i mam w głowie takie dwie właściwie alternatywne odpowiedzi. Najpierw powiem o pierwszej mojej reakcji, to znaczy myślę sobie, że to jest na głowie postawione. Znaczy nie twoje pytanie jest na głowie postawione, tylko ta sytuacja. To nie jest w porządku, że to wszystko spada na barki zwyczajnych ludzi, o których mówimy. I we mnie jest bardzo dużo gniewu,
na państwo, które ja postrzegam jako wampira, który się karmi właśnie dobrymi sercami i dobrą energią ludzkich serc, ponieważ to jest tak naprawdę obowiązek instytucji, żeby wspierać milion ludzi, którzy tutaj, czy ponad milion, nie wiem, 2 miliony ludzi, którzy tutaj uciekli tutaj. To jest obowiązek instytucji międzynarodowych, które mają na to bardzo dużo pieniędzy. I mam taki gniew w sobie właśnie, a gdzie jest UNHCR, prawda, a gdzie jest Czerwony Krzyż Międzynarodowy. No jakoś nie widać tych instytucji, tylko jesteśmy w takiej sytuacji, gdzie cała, jakby większość tego obciążenia jest spychana na barki, na plecy ludzi, od których się oczekuje, że pociągną dalej ten właśnie odruch swojego dobrego serca. I że tacy wspaniali jesteśmy, prawda, jako Polacy i proszę, ile tutaj z siebie dajemy. Więc jedną moją reakcją jest gniew, że to nie powinno tak wyglądać. I wtedy można powiedzieć, no musimy wywierać presję na instytucje, bo to instytucje muszą przejąć jakąś część odpowiedzialności za tę pomoc, żeby, nie wiem, przykładem mogą być świetlice wytchnieniowe, prawda, dla matek z dziećmi. Tak. Których my we dwie nie zorganizujemy i nie możemy liczyć na to, że to znowu organizacje pozarządowe będą się tym zajmować, tylko to jest obowiązek instytucji państwowych, międzynarodowych. Więc możemy wywierać wpływ na polityków, żeby po prostu wywiązywali się ze swoich obowiązków. No ale nie wiem, czy to przyniesie efekt. Więc druga moja odpowiedź jest taka, że rzeczywiście trzeba bardzo siebie monitorować i sprawdzać, czy przypadkiem nie jest tak, że już granice swoje przekraczamy. No i wtedy się ratować jakąś w ramach naszej wspólnoty, ratować się jakimś rodzajem rotacji na przykład. Widzę, że ludzie proszą bardzo o dobry taki pomysł, tak. Tak, proszą o to, żeby ktoś przejął ich rodzinę, bo potrzebują też wytchnienia na przykład na miesiąc i że potem są gotowi przyjąć tę rodzinę z powrotem, bo przecież też nie zapominajmy, że się bardzo wiele więzi wytworzyło w tych rodzinach, które przyjęły. W bardzo krótkim czasie nawet. W bardzo krótkim czasie nagle się okazało, że ci ludzie się wżyli w siebie, czy zżyli ze sobą, że powstały właśnie jakieś nowe więzi, relacje. To nie jest tak, że po prostu przyjechali jacyś Ukraińcy, prawda? Tylko konkretna Swieta przyjechała z Mikołajem, prawda? I pojawiły się więzi. Ale no to może być właśnie męczące i prowadzić do jakiegoś wypalenia, przeciążenia. Więc jakby zachęcałabym do jakiegoś rodzaju wyrozumiałości wobec siebie i takiej czułości i troski wobec samych siebie i rozmowy ze sobą czy w rodzinach. Słuchajcie, ja się czuję właśnie zmęczona, pogadajmy, co możemy zrobić, czy możemy się z kimś wymienić, czy możemy zrobić jakąś rotację, żeby nie iść w stronę wypalenia, które się kończy zwykle jakąś taką agresywną konfrontacją. Tak, ja tak się na to uśmiechnęłam, kiedy powiedziałaś o trosce wobec samych siebie, bo często chcąc troszczyć się o innych, a chcemy, właśnie zapominamy też o sobie, więc pewnie takie zdroworozsądkowe podejście do tego, że też po prostu jesteśmy, nie możemy zapominać o tym, że też jesteśmy osobami, też jesteśmy tymi, którzy potrzebują właśnie tego pochylenia się nad sobą samym i zobaczenia tak samo siebie, jako tych osób, które też potrzebują czy to wsparcia, czy właśnie takiego zrozumienia, czyli ja bym powiedziała, że dialogujmy z innymi, ale dialogujmy też ze sobą samym, prawda? Tak, tym bardziej, że czasem ci nasi goście sami są też w bardzo trudnym emocjonalnym położeniu, tak, prawda? Ktoś nieustająco nasłuchuje, czy nie zadzwoni telefon z jakąś okropną wiadomością, albo już tę wiadomość otrzymał i jest w żałobie, prawda? I to wymaga też od gospodarzy jeszcze dodatkowych sił emocjonalnych, prawda, żeby się kimś zaopiekować, czy jakoś zająć kimś, kto może być trudny w pożyciu.
prawda? No bo sam jest w tak trudnych emocjach, że staje się po prostu trudny, zirytowany, przeciążony sam, więc no naprawdę zresztą to są... Spotykamy się nie tylko w sytuacjach teraz osób, które uciekły z Ukrainy, ale bardzo często mamy, czy często, no mamy do czynienia na co dzień też z osobami, które chorują na depresję na przykład, prawda? Mm. I też są to często osoby w naszym postrzeganiu, mogą być ciężkie, trudne. No, tak, trudne. No, szukam tutaj słowa, żeby... Tak, myślę, że są trudne, tak. No i w związku z tym no, myślę sobie, że szczerość jakoś jest taką, że szczerość zawsze raczej nam pomoże niż coś zabierze, więc można też powiedzieć, ej, słuchajcie, no mieszkamy już razem 4 miesiące, jakie macie plany, jak to widzicie dalej. Bo przecież też ci, którzy uciekali z Ukrainy, zwłaszcza w pierwszych tygodniach, no tak, przecież absolutnie nie mieli świadomości, że uciekają na miesiące, tyle czasu, tak, tylko raczej większość z nich myślała, że po 2 tygodniach to się wszystko skończy, więc wszyscy wchodziliśmy w sytuację nieznaną i nie wiedzieliśmy, jak ona się rozwinie. Teraz już wiemy trochę więcej, prawda? Trochę więcej widać, jak to wygląda, więc wracałabym do rozmów, mówiłabym, jak to, słuchajcie, jak chcecie, jak myślicie, jak to dalej będzie z nami. Dziękuję ci serdecznie. Musimy kończyć te rozmowy, chociaż ja przyznam, że chętnie bym chciała, żeby ta rozmowa trwała 2-3 razy dłużej, ale mam nadzieję, że będziemy miały okazję jeszcze nieraz się spotkać i porozmawiać. Dziękuję Państwu za bycie z nami w tej rozmowie. Myślę, że tutaj padły bardzo ważne rzeczy. Pani Justyna Dąbrowska wspomniała o tym, żebyśmy rozmawiali ze sobą, żebyśmy dialogowali, żebyśmy byli też wyrozumiali nie tylko dla tych, którym pomagamy, ale i dla siebie samych, żebyśmy się troszczyli o innych, ale i o siebie samych. Bądźmy po prostu dobrzy dla nas wszystkich, dla innych i dla siebie. Dziękuję jeszcze raz. Dziękuję bardzo. I mam nadzieję do spotkania niedługo. Dziękujemy. Do widzenia.